Witam wszystkich, tu Lawoscore i zapraszam na Zagrajmy w KOTOR 2. I niestety musimy ją odebrać, ponieważ ktoś nie da nam zasnąć. No co chce? No świetnie, że powiedział, kto to jest ten Chodo Habat. No dobra, niech ci będzie. I to jest ślimak. Wiecie, że mam bardzo złe doświadczenie ze ślimakami. Teraz przesyłacie mi jednego z nich. Spadaj. Też mam taką nadzieję. I przynajmniej skorzystam z łóżka, wow. Coś nowego. Ach, chciałbyś. Co znowu? Moja mama dzwoni? No dobra, niech ci będzie. Właściwie nie zdążył mi grozić zatem. Właściwie to wywaliłem go zanim zdążył coś wyciumkać, czy jakkolwiek on tam gada. Okej. Tak, mam bardzo duże wpływy. Potrafię wpływać moim mieczem na... no na zasięg jego końca. O, miło. Czyli to jest mój odpoczynek, siedzenie na podłodze. Przenieście mnie na łóżko! Właściwie to mógłbym im to powiedzieć wcześniej, albo skopiować jakieś dane, ale nie. Musieli oczywiście aresztować, tak? Oczywiście. No, z tym zaginionym statkiem to mogą być problemy, bo wiecie... Trochę sitów na nim jest.
two standard days. Feel free to use these quarters during your stay. Vessel's IND is complete. Please visit the TSF station in entertainment module 081 to complete the necessary paperwork at the front desk. Okay. Myślę, że sam sobie go transferuję, uciekając stąd. Nie bardzo mi się podoba sytuacja, w której musiałbym zostać jeszcze dłużej na dalsze przesłuchania ze strony Republiki. Czy Republikan? Nie no, Republiki. O, daj spokój. Tylko mroczną jastrzębią. Przecięcie brzmi dobrze. Zostawać, nie zostawać. Trochę zadań by się przydało. Ciekawe, czy Republika nam pomoże, właśnie. Okej, to było dziwne. No dobra, kraja zyskała poziom. Zobaczmy, co jej można dać. Oprócz standardowych rzeczy. Moce. Kolejną mocą będzie Force, Valor. W każdym razie po prostu. Wzmacnia nam, podwyższa nam rzuty obronne. Oraz fizyczne atrybuty. I to jest bardzo dobra umiejętność. Zobaczmy chociaż, jak się rozwija dalej. 20... No niestety tylko zawsze na 20, jak już mówiłem wcześniej. Wielka szkoda, że nie wydłuża się czas. A. Dobra i to. Zawsze można potem rzucić ponownie, prawda? Okej, odkąd jesteśmy wolni, w pierwszej kolejności na pewno chcecie odzyskać swój ekwipunek. I ja chcę to zrobić. Zobaczmy gdzie... Właśnie po całym Telos... cała komunikacja po Telos jest dosyć utrudniona, ponieważ cała planeta jest rozbita na kilka... Gdzie w ogóle idę? Na kilka małych dzielnic, czy jak to woli gra nazywać... modułów. Pomiędzy którymi podróżujemy cały czas. Właśnie 81... Zobaczmy... 81, okej. Okay. Trochę dziwne, myślałem, że te drzwi są zawsze zamknięte, ale... No w każdym razie komunikacja i samo podróżowanie jest tutaj dosyć utrudnione i zawsze trzeba sprawdzać dokładnie nasz dziennik, jeśli macie zadanie w jakiejś... od jakiegoś człowieka, który znajduje się gdzieś w jakimś innym module, to pamiętajcie, że musicie podróżować przez kilka pozostałych. Pewnie, że tak, jest czarny, kurczę. Widzicie? On jest czarny i używa swojej rasy przeciwko temu biednemu kosmicie. Oczywiście, to żart. Oni są po prostu... hamami. I są źli. Okej. Oczywiście rycerze Jedi muszą pośpieszyć na pomoc. Ja popatrzę sobie, jak go zabijają. I patrzcie na to. To jest oficer zasmarkanego TSF. Siły porządkowej na tej stacji. I on po prostu przyglądał się, jak ci dwaj zamordowali bogu ducha winnego kosmita. Ponieważ Republika jest super jakoś... To było dziwne.
Kantyna. Do kantyny pójdziemy o wiele później. Chyba idę w poprawnym kierunku. Albo przynajmniej sprawiam takie wrażenie, ponieważ cały czas idą i nie sprawdzą mapek. Tak. To jest właśnie to biuro TSF. Co? Co? What? O co jedzie? Czy oni nie potrafią upilnować statku? Nie potrafią upilnować własnego więźnia? Nie potrafią upilnować wielgachnego statku? Republika się, panowie, i to mocno. Te trzy, serio? Co on ci zrobił, kurczę? Te trzy tak, jasne. No oczywiście, droid jeszcze potwierdza, że... to byłby niemożliwe. W Malinie, kurczę. Rozmontują nam statek na części i sprzedadzą. Och, dziękuję. O, dziękuję, przynajmniej rzeczy moje upilnowali. Bardzo, bardzo dziękuję za to. Co powinienem robić dalej? Tak, i to jest bardzo niemożliwe, że ktoś mógłby się wkraść i próbować zamordować całą moją drużynę. No, można czekać do własnej śmierci. No, można go nastraszyć, lecz niczym to nie owocuje. 50 expa. No teraz musimy zabrać cały ten ekwipunek. Myślę, że to wytnę po prostu. Spotkamy się w tym samym miejscu już wyekwipowani.